Sponsorem transmisji jest Zakład Ceramiki Budowlanej Hadykówka. Jedyny w Europie producent w pełni ekologicznej ceramiki budowlanej. Przed nami już wyścig numer 9, a w tym biegu drużyna z Miszkolca wystawia zamiast Rolanda Kowacza w ramach rezerwy pojedzie Aleksander Conda, tak więc cała obsada prezentuje się następująco. W kasku białym Aleksander Conda, w kasku niebieskim Michael Max, w kasku żółtym Laszlo Szatmari, natomiast w kasku czerwonym Chris Harris. Po raz kolejny zobaczymy parę z Rzeszowa, tą parę można powiedzieć najbardziej doświadczoną i utytułowaną. Natomiast w drużynie z Miszkolca pojedzie Laszlo Szatmari, który jak na razie ma największą zdobycz punktową w drużynie Speedway Miszkolcy i w dotychczasowych swoich startach zgromadził 2 punkty. 39-9, no ten wynik można powiedzieć mówi wszystko na temat dzisiejszego spotkania. Jak na razie nie było zbyt wiele emocji, nie było praktycznie mijanek. Jak na razie zobaczymy co będzie w tym biegu numer 9. Czekamy aż sędzia da zielone światło. Tak też się stało i ruszyli tutaj zawodnicy. Po raz kolejny bardzo dobry start rzeszowian. Któż tym razem będzie z przodu? Tym razem przy krawężniku Chris Harris. Zobaczymy, jednak wypuścił przed siebie Michaela Maxa. Zobaczymy, jak to rozegrają ci bardzo doświadczeni zawodnicy. Za ich plecami para z drużyny Speedway Miszkolc. Tutaj już można powiedzieć olbrzymia ta przewaga. Tylko po jednym kółku, tak więc trudno cokolwiek tutaj powiedzieć o emocjach. Tutaj bardzo dobrze jeżdżą rzeszowianie, można powiedzieć, że praktycznie każdy z nich ma szansę dzisiaj na komplet. Wszystkie pary spisują się bardzo dobrze. Przed nami ostatnie kółko w tym biegu numer 9. Wszystko wskazuje na to, że kolejne zwycięstwo 5-1 drużyny z rzeszowian powiększy jeszcze ich przewagę nad drużyną z Miszkolca, co też się staje. Na pierwszym miejscu Michael Max, na drugim Chris Harris, na trzecim Laszlo Szatmari i bez punktu Aleksander Conda. 5-1 zwycięstwo gospodarzy, a w całym meczu 44-10 dla drużyny z Rzeszowa. Tak więc przypomnijmy, pierwsze miejsce i 3 punkty Michael Max, drugie miejsce i 2 punkty Chris Harris, trzecie miejsce i 1 punkt Laszlo Szatmari, natomiast Aleksander Conda, który był zmianą za Rolanda Kowacza, przyjeżdża na 4. miejscu i nie przywozi żadnego punktu. Przed nami bieg numer 10, a w tym biegu zobaczymy w kasku białym Józef Tabaka, w kasku czerwonym Rafał Okoniewski, w kasku żółtym Norbert Magosi i w kasku niebieskim Maciej Kuciapa. Po 9 biegach wynik 44-10 dla drużyny z Marmy Hadykówki Rzeszów. Znacząca, przygniatająca wręcz przewaga drużyny rzeszowskiej. W tym biegu zobaczymy tą parę, którą wcześniej wspominałem, która jak dla mnie jeździ tutaj najbardziej przykładowo, wręcz podręcznikowo dla młodych żużlowców parą. No, tak jak już wcześniej wspominałem, trzeba przypomnieć, że jednak oni są wicemistrzami Polski par.
Tak więc ten tytuł mówi sam za siebie. Zobaczymy, czy po raz kolejny wygrają start i wydaje mi się, że po tym wygranym starcie, to jest najważniejsze w dzisiejszym spotkaniu, wygrany start daje możliwość zwycięstwa w tym spotkaniu, przepraszam, w tym biegu. Zobaczymy, jak będzie w biegu numer 10. Taśma w górze, zawodnicy wystartowali. Tam wypchnięty Maciej Kuciapa na zewnętrzną. Pierwszy Rafał Okoniewski. Pędzi za nim jadący w kasku żółtym Norbert Magossi. Próbuje atakować po zewnętrznej. Zobaczymy, czy mu się uda. Tak, udany atak. Więc jak na razie Magossi na pierwszym miejscu. Tutaj walka Kuciapy z Józefem Tabaką. Bardzo blisko krawężnika Tabaka. Ale jednak Kuciapa nie dał się wyprzedzić. Atak Okoniewskiego na Norberta Magossi. Jednak nieudany teraz atak przy krawężniku. Tutaj bardzo blisko było zderzenia, jednak udało się uniknąć jakiemuś kontaktowi pomiędzy Okoniewskim a Magossi. Z wszystkiego skorzystał także Maciej Kuciapa i Norbert Magossi. Za jednym razem spadły z pierwszego na trzecie miejsce i niestety nie będzie miał możliwości dowiezienia 3 punktów, gdyż to już ostatni łuk, ostatni wiraż i właśnie tak dojeżdżają do mety. Pierwsze miejsce i 3 punkty Rafał Okoniewski, drugie miejsce i 2 punkty Maciej Kuciapa. Trzecie miejsce, 1 punkt Norbert Magossi, 4 miejsce bez punktu Józef Tabaka. 5-1 w całym meczu, 49-11, ale w tym biegu już mieliśmy walkę. W tym biegu bardzo ładnie walczył Norbert Magossi. No troszkę zabrakło mu szczęścia. Może też umiejętności, dlatego że jednak Rafał Koniewski i Maciej Kuciapa są bardzo doświadczonymi zawodnikami. Ale podsumowując, 3 punkty Okoniewskiego, 49-11 po 10 biegu. Chris, co możesz powiedzieć na temat twojej jazdy dzisiaj? Jesteś z siebie zadowolony? Tak, jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze startujemy. Wydaje mi się, że jestem dobrze przygotowany, dlatego cała jazda jest dobra. Wydaje mi się, że jest naprawdę dobrze i to chyba wszystko na ten temat. Czy jesteś zadowolony z twojego sprzętu, który posiadasz? Tak, jestem zadowolony, jest naprawdę dobry, dobrze się jeździ. Jakie masz plany na najbliższą przyszłość? Oczywiście chciałbym dobrze jeździć i dużo jeździć, żeby mieć jak najlepszą formę. Jaki jest dzisiaj największy problem dla ciebie i dla całej drużyny? Dzisiaj naprawdę trudno się nam jeździ, nie bardzo czuję dzisiaj ten tor, cały czas próbuję coś zmieniać z ustawieniami, ale jak na razie nie jest najlepiej. Może mój poprzedni wyścig był lepszy, dlatego że zmieniłem troszkę ustawienia i trochę się poprawiło. Co myślisz na temat swojego przygotowania do tego meczu, na temat swojej formy? Mój zespół ostatnio nie jeździ najlepiej, jest dość słaby, do końca nie wiem dlaczego. Próbujemy walczyć z torem, jak i z przeciwnikami, ale jednak oni są bardzo dobrymi zawodnikami, tak samo jak ich cały zespół jest bardzo dobry zespół, ale próbujemy zmieniać te ustawienia i może jednak coś się poprawi i będzie lepiej.
Jakie masz oczekiwania na ten sezon, ty i twoja drużyna? Bardzo chcielibyśmy dalej jeździć w pierwszej lidze w przyszłym roku, ale będzie to trudne, dlatego że mój zespół ma problem z pieniędzmi. Zobaczymy, może za tydzień będzie lepiej i będzie na pewno się lepiej jechało. Tak więc zobaczymy, jak będzie, ale za tydzień znów jeździmy z silnym zespołem, tak jak co tydzień, więc jest bardzo trudno. Jednak najważniejsze będzie to, żeby zostać w pierwszej lidze na przyszły rok. Nie ma po co. Jak wiemy, żużlowcy bez swoich mechaników za bardzo nie mogliby osiągać dobrych wyników. Co jest najważniejsze w przygotowaniu motocykla do poszczególnych zawodów? No wszystko jest ważne, począwszy od sprzęgła, gaźnika, na różnych detalach. Także to się wszystkie małe detale składają na jedną całość i dlatego wszystko funkcjonuje wtedy dobrze. Co sprawia, że wy jesteście tak dobrze dopasowani tutaj do tego swojego toru? No na pewno nie tylko my, no każda drużyna u siebie jest mocna. Akurat dzisiaj no Miszkolc jest drużyną słabą i dlatego jest wynik jaki jest, ale u siebie są wszyscy mocni i każdy u siebie jadł dobrze. Trzeba było jakieś zmiany w ustawieniach, czy to co przygotowaliście po treningach wystarcza na ten dzisiejszy mecz? No, wystarcza to co było przygotowane, bo zazwyczaj jest zawsze tak sam tor u nas i zawsze tak samo się jedzie, także nie było większych korekt żadnych. Dzięki wielkie. Proszę. Przed nami bieg numer 11. W tym biegu mamy kolejną zmianę w drużynie Speedwaya Miszkolc w miejsce Attili Lorincza. Zobaczymy samo Kokowice, a cały skład w biegu numer 11 przedstawia się następująco. Kask niebieski, Michael Max. Kask biały, właśnie samo Kokowica, który zmienił Attila Lorincza. Kask czerwony, Lee Richardson i kask żółty, Laszlo Szatmari. Jak na razie po 10 biegach 49 do 11, no już można powiedzieć zwycięstwo drużyny z Rzeszowa. Widzimy, kibiców jest jednak troszkę mniej, wydaje mi się, niż zazwyczaj tutaj w Rzeszowie, ale jednak i tak najwytrwalsi fani żużla, fani Speedwaya tutaj, fani Marmy Hadykówki Rzeszów przyszli dzisiaj na stadion. Myślę, że z miłą chęcią oglądają tak znaczące zwycięstwo swojej drużyny, swoich pupilów. Do tego ta wspaniała pogoda, która wreszcie nas tutaj, można powiedzieć, rozpieszcza. Tak więc wydaje mi się, że jak najbardziej niedzielne popołudnie udane, ale wracając do meczu, przed nami bieg numer 11. W tym biegu w skrócie zobaczymy kask niebieski Max, kask biały Kokowica, kask czerwony Richardson i kask żółty Szatmari. 49 do 11 jak na razie. Taśma w górze, zawodnicy wystartowali. Kolejny atomowy start tutaj zawodników z Rzeszowa. Zobaczymy, który teraz z tych asów, można powiedzieć, rzeszowskich będzie z przodu. Czy jednak spokojnie jeden drugiego przepuści do przodu, czy będą mieli taką wewnętrzną rywalizację. Na pewno w ramach zdrowego rozsądku, ale na pewno jakąś małą rywalizację o prymat tego lepszego, tego zwycięzcy biegu numer 11. Jak na razie spokojnie kontrolowany jest ten bieg. Bez żadnych większych emocji, spokojnie na pierwszym miejscu, można powiedzieć, na zmianę. Michael Max z Lee Richardsonem. Na trzecim miejscu jedzie samo Kokowica, natomiast na ostatnim Laszlo Szatmari. Przed nami ostatnie okrążenie biegu numer 11 i wszystkie znaki wskazują na to, że tak właśnie zakończy się ten bieg. Ostatni wiraż pokonują zawodnicy rzeszowscy i zwycięzcą biegu numer 11 jest Michael Max. Zaraz za jego plecami przyjeżdża jego partner z drużyny Lee Richardson. Na trzecim miejscu samo Kokowica, ten który zastąpił w ramach zmiany Attila Lorincza. Natomiast na czwartym miejscu Laszlo Szatmari. 5 do 1 w biegu numer 11, 54 do 12. W całym spotkaniu. No, kolejny bieg niestety bez większych emocji. Przypomnijmy, 3 punkty zapisujemy Michaelowi Maxowi, 2 Lee Richardsonowi, 1 samo Kukowicy, natomiast bez punktu w biegu numer 11 niestety przyjechał Laszlo Szatmari. Tak więc po 11 biegłach 54 do 12 dla Marmy Hadykówki Rzeszów.
Przed nami już bieg numer 12. W tym biegu zobaczymy w kasku białym Józef Tabaka, w kasku niebieskim Dawid Lampart, w kasku żółtym Samo Kokowica i w kasku czerwonym Rafał Koniewski. W tym biegu zobaczymy troszkę odmienioną parę rzeszowską. Zazwyczaj Rafał Koniewski jeździ tutaj z Maćkiem Kuciapą, natomiast w tym biegu jego partnerem będzie Dawid Lampart. No jak na razie patrząc na zdobycze punktowe poszczególnych zawodników, no to tabela z zdobyczami zawodników z Rzeszowa prezentuje się praktycznie same dwójki i trójki za poszczególne biegi. Niestety natomiast w drużynie z Miszkolca trudno zdobyć punktową, trzypunktową odnaleźć. Zobaczymy, może w biegu numer 12 uda się chociaż jedną trójkę zapisać na konto zawodników z Miszkolca. Zobaczymy, jak będzie w tym biegu numer 12. Jak na razie dość miażdżąca przewaga. Taśma w górze i wystartował bieg numer 12. Bardzo dobrze tutaj znów przy krawężniku Dawid Lampart. Po zewnętrznej tam nabiera prędkości Rafał Koniewski. Zobaczymy, kto będzie z przodu. Za nimi w kasku żółtym Samo Kukowica i jak na razie na ostatnim miejscu Józef Tabaka. Widzimy jednak troszkę z przodu jest Rafał Koniewski, na drugim miejscu Dawid Lampart. Jest jednak tam troszkę naciskany, przynajmniej próbuje go ścigać Samo Kukowica. Zobaczymy, czy uda mu się zbliżyć na taką odległość, żeby móc zaatakować. Jak na razie nic nie wskazuje na to, żeby Dawid Lampart miał stracić tą swoją drugą pozycję. Przed nami ostatnie okrążenie biegu numer 12. Jak na razie można powiedzieć zgodnie z oczekiwaniami, bez większych rewelacji, drużyna z Miszkolca. Chociaż trzeba przyznać, że jest jakiś progres, nie ma aż tak dużej straty jak w niektórych biegach. Ale jednak na nic się to zdało, dlatego że kolejne podwójne zwycięstwo drużyny z Rzeszowa. Pierwsze miejsce Rafał Okoniewski, drugie miejsce Dawid Lampart, trzecie miejsce w kasku żółtym zajął Samo Kokowica, natomiast czwarte miejsce Józef Tabaka. 5-1, kolejne zwycięstwo 5-1, więc cały wynik już prezentuje się naprawdę imponująco, 59-13. Po 12 biegach. Przypomnijmy, 3 punkty dopisujemy na konto Rafała Okoniewskiego, 2 punkty na konto Dawida Lamparda, 1 punkt na konto Samo Kukowicy, natomiast bez punktu w biegu numer 12 Józef Tabaka. Przypomnijmy, jak na razie 59-13 dla drużyny z Rzeszowa. Przed nami już bieg numer 13, po nim już zostaną tylko 2 biegi nominowane, do których składy podadzą nam obaj trenerzy, ale jak na razie bieg numer 13, w którym wystąpią w kasku niebieskim Maciej Kuciapa, w kasku białym za Kowacza zmiana pojedzie Aleksander Conda, w kasku czerwonym Chris Harris i w kasku żółtym Norbert Magosi. Tak jak powiedziałem, za Kowacza w białym kasku pojedzie Aleksander Conda. Tak więc po raz kolejny ten młody zawodnik dostaje dzisiaj szansę zaprezentowania się na rzeszowskim torze. Jak na razie no, niezbyt udany start tego młodego zawodnika, ale dostał kolejną szansę, żeby się zrehabilitować. Zobaczymy, jak wystartują zawodnicy w tym biegu 13, bo to co powtarzam od początku meczu, najważniejszy tutaj jest start, jak zawodnicy wystartują, najczęściej tak dojeżdżają do mety.
No i najczęściej ten start, co widać po wyniku, zdecydowanie wygrywają gospodarze. Obojętnie, czy jadą z pierwszego pola, czy z jakiegoś innego, zazwyczaj dobrze wystrzelą spod taśmy i później już wszystko idzie zgodnie z planem. Spokojnie jadą parą i dowożą podwójne zwycięstwa. Już kierownik startu odszedł, taśma w górze. Dobry start po raz kolejny tutaj przy krawężniku. Bardzo szybkie jest tutaj te pierwsze pole startowe Maćka Kuciapy. Ale także fantastycznie wystartował Chris Harris, który jak na razie prowadzi. Ale tam dobry atak, wydaje się, że dobry, jednak niestety nieudany, ale próba ataku Norberta Magosi po wewnętrznej na Maćka Kuciapę. Jednak nieudany, ale widać, że Norbert Magosi ma tutaj naprawdę dużą wolę walki. W każdym biegu, w którym dotychczas jechał, zawsze punktował. Tak więc widzimy, że jest on jedną z wyróżniających się postaci w tym dość słabo dzisiaj spisującym się teamie z Miszkolca, ale widzimy, że pomimo wielu chęci i pewnie niemałych umiejętności tego zawodnika, wydaje się, że przede wszystkim sprzętowo nie jest w stanie dorównać tutaj zawodnikom świetnie wpasowanym w ten tor, gospodarzom z Rzeszowa. Przed nami już ostatni wiraż tego 13 biegu i tak jak poprzednich zwyciężają podwójnie gospodarze. Na pierwszym miejscu przyjeżdża Chris Harris, na drugim Maciej Kuciapa, na trzecim Norbert Magosi i na czwartym Aleksander Conta. 5-1 w biegu numer 13, w całym meczu 64-14, ogromna przewaga drużyny z Rzeszowa. Przypomnijmy, w biegu numer 13 3 punkty zdobywa Chris Harris, a my już czekamy na podanie składów przez obu trenerów do biegów nominowanych. Sponsorem transmisji jest Zakład Ceramiki Budowlanej Hadykówka. Jedyny w Europie producent w pełni ekologicznej ceramiki budowlanej.